Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z drugą częścią denka pustaków z kwietnia. No i zaczniemy może od chusteczek. Chusteczki mam tu zużyte z Dada, czyli ta wersja biedronkowa, 80 sztuk. Bardzo fajne chusteczki, fajnie nawilżone, nasączone, więc jak będę gdzieś w pobliżu Biedronki, to myślę, że sobie zajdę i zakupię ponownie te chusteczki. No niestety, tutaj mam niewypał kosmetyczny, to było ogromne opakowanie. Szamponu do mycia włosów, makadamia i tea tree, 500 ml, produkt z pompką. Natomiast ja miałam wrażenie, że po kilku godzinach moje włosy były nieświeże, przetłuszczone, oklapnięte. Bardzo wydajny niestety był ten szampon. Ja go kupiłam sobie przy kasie w Hebe, przy jakiejś takiej fajniejszej cenie. Natomiast u mnie się w ogóle to nie sprawdziło. No i niestety nie mogę Wam polecić tego produktu. Dla mnie jest po prostu na nie. Pasta Mint Fresh Himalaya, moja ulubiona pasta do ząbków, fajnie oczyszcza, odświeża oddech, czego chcieć więcej. Tu mam też fajną rzecz z Rossmana, Biotanik, różany tonik oczyszczający, tu jest 150 ml, bardzo przyjemnie pachnie różą, tak delikatnie. No i rzeczywiście ta skóra jest tak super nawilżona, bardzo lubię ten tonik, to nie wiem, które moje już jest opakowanie i na pewno z przyjemnością do niego powrócę, bo chyba już nie mam kupionego na zapasie. Tak, zapach jest naprawdę absolutnie wspaniały. Ja nigdy też nie użyłam tego atomizera, który tutaj jest dołączony, dlatego, że ja mam bardzo wrażliwe oczy i jak mi się cokolwiek do nich dostanie, to mnie niestety pieką później przez kilka godzin, więc wylewam zawsze tonik na płatek, przecieram twarz i tak mi się fajnie sprawdza. Następna rzecz to jest coś męskiego i to jest guma do stylizowania włosów z Joanny. To jest, nie wiem, drugie już opakowanie mojego męża. Bardzo fajny produkt, jak macie krótkie włosy i chcecie fajnie wystylizować sobie fryzurkę, to guma właśnie do stylizacji włosów idealnie się do tego nadaje. Ona też przyjemnie pachnie. No i oczywiście kolejne opakowanie już mój mąż ma, bo już mu kupiłam. I jeszcze coś męskiego, Axe dezodorant. Wiecie, taki odświeżający, zapachowy. Wiadomo, coś w pielęgnacji musi być. Płyn pod prysznic, nie płyn pod prysznic, płyn do kąpieli z Avonu, tym razem wersja mango. I mam chyba kolejnego ulubieńca. Przecudownie, fantastycznie owocowo pachnie. Wiecie, że ja lubię płyny do kąpieli z tej marki, natomiast nie wszystkie wersje zapachowe mi odpowiadają. Ta jak najbardziej tak. Jak będzie jeszcze dostępna, to z przyjemnością zakupię. Dwie nakrętki na wannę u mnie wystarczą, żeby woda była zmiękczona i przyjemnie pachniało i była delikatna pianka. Ja niestety zawsze muszę coś do kąpieli, do wody dolać albo dosypać jakiejś soli, bo jak tego nie zrobię, to niestety zwykła woda strasznie wysusza moją skórę. No i później, wiecie, niemiłosiernie chce się człowiek drapać, więc zawsze coś sobie tam, wiecie, muszę dosypać czy dolać. Tu mam jeszcze jedną rzecz z Avonu i to mnie bardzo zaskoczyło, bo to jest balsam taki perfumowany Night Orchidea 150 ml. On gdzieś tutaj w opakowaniu jeszcze gdzieś tam zapachowo słodko pachniał, natomiast wszystkie balsamy, które miałam, te właśnie perfumowane z Avonu, one bardzo długo się utrzymywały na mojej skórze. Ten natomiast nie, ale największy minus, ten balsam w ogóle nie nawilżał. Moja skóra była tak przesuszona na nogach po użytkowaniu jego, że to się w głowie nie mieści, więc skończyłam, ale więcej chyba już nie zakupię. Mam chyba jeszcze jedną wersję z Avonu, chyba History. No i zobaczymy, jak się sprawdzi, bo ja już go kiedyś miałam i był świetny. Natomiast być może moja skóra się zmieniła, nie wiem. W każdym razie balsam niestety już jest nie dla mnie. Płatki Cien, te małe płatki. Ja je bardzo lubię właśnie do używania do toniku, więc u mnie się sprawdzają świetnie. Kolejna rzecz to niech będzie coś może z kolorówki i mamy tutaj Estée Lauder tuż do rzęs. To jest moje już drugie opakowanie. Kiedyś miałam jedno, świetnie się sprawdzało, więc kupiłam drugie. Szczota jest tutaj, kochani, ogromna. Większa niż moje oko. Na początku nie mogłam sobie poradzić z tym tuszem. On był bardzo rzadki, bardzo obklejał mi właśnie rzęsy. One się sklejały, ja musiałam je rozczesywać. Po jakichś 2-3 tygodniach zaczęłam go stosować razem z tuszem z Evaline, tą serią Varieté. I to był idealny duet. No natomiast tu już się tusz zrobił bardzo gęsty, sklejał rzęsy, już się zrobił niefajny, więc muszę się z nim pożegnać. Ale czy kupię kolejną miniaturkę? No to się mocno zastanowię. Essie. Tu, kochani, to był taki zmywacz w żelu. Badziewie jakiego mało. Ja to gdzieś w jakichś zakupach kosmetycznych dostałam jako gratis. Gęste to było jak licho. Nie zmywało z paznokci nic. Jakiś taki jak piasek, nie piasek miało w swoim składzie. Wyrzucam już, nawet do końca nie dękuję, bo nie ma co się z nim męczyć. Pomadka ochronna z Yves Rocher, pomadka waniliowa. Bardzo przyjemnie, delikatnie pachniała. To było w kalendarzu z Yves Rocher. W tej chwili mam następną pomadkę z kalendarza
owoce leśne, jagody, jeżyny, coś takiego i też całkiem fajnie się sprawdza, ale dzięki Bogu nie ma mocnego zapachu, więc przyjemnie się używa. Nawilżający bez odżywka z anwen do włosów 100 ml do włosów o różnej porowatości. Dla mnie mistrzostwo świata, jeśli chodzi o produkty dowłosowe. Uwielbiam, na pewno kolejne opakowanie się u mnie pojawi. Pięknie pachną naturalnie te odżywki, robią świetną robotę z włosami. Są mięciutkie, delikatne, nie są obciążone, więc polecam. No i zostały mi dwa produkty. Pierwszy to oczywiście dezodorant Nivea, wersja granatowa, podstawowa, moja ulubiona. Nic dodać, nic ująć, za trwałość, za świeżość, za zapach. Uwielbiam te dezodoranty. Wiadomo, mam kilka sztuk na zapasie i z przyjemnością używam. I został mi jeszcze krem do twarzy z Soraya. Krem niby nocno-dzienny, natomiast ja sobie go używam tylko na dzień. To była żelowa, fajna konsystencja. Bardzo przyjemnie pachniał. Do celu właśnie mieszanej, tłustej, hydrożelowy, nieobciążający skóry, niewybłyszczający się tak szybko, właśnie podkład później na nim. Ale jest niedostępny stacjonarnie, a nie chce mi się, wiecie, jednej sztuki gdzieś ściągać z internetu. Tym bardziej, że jak kupowałam ostatnio, to one miały bardzo krótki termin do zużycia, w sumie do sierpnia tego roku, więc wiecie. A ja krem używam naprawdę długo, jeśli chodzi o dzienną pielęgnację. W tej chwili kupiłam sobie coś innego z Bielendy, też do cery mieszanej i tłustej. I muszę Wam powiedzieć, że sprawdza się bardzo dobrze, więc nie będę specjalnie szukać tego kremiku i robić zamówienie tylko na jedną sztukę. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część projektu Denko. Zobaczymy, ile będzie w maju, ale z tego, co widzę, no to zdecydowanie więcej mi się już tam zebrało pustych opakowań, więc pewnie i Denka będą troszeczkę dłuższe. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!